Jeżeli nie oglądałeś całego Shippuden, to nie oglądaj tego odcinka, ponieważ są w nim zawarte spoilery. Zapraszam. Był jedynym członkiem Akatsuki, który korzystał z kaptura w płaszczu członkowskim. Tobi oznacza skok lub latawiec. To drugie pasuje bardziej, ponieważ istnieje japoński idiom jastrząb zrodzony z latawca. Co oznacza, że niezwykle utalentowane dziecko może mieć zwykłych rodziców. Obito lubi jeść dango. Obito wykonał 135 oficjalnych misji. 86 rangi D, 24 rangi C, 24 rangi B, 1 rangi A oraz 0 rangi S. Jako Tobi jego hobby to towarzyszenie Deidarze, a jego ulubionym słowem jest tajemnica. Kiedy Obito spotkał pierwszy raz Madarę, określił go jako mój honorowy poprzednik, co może oznaczać, że Obito jest bezpośrednim potomkiem Madary. W grach Ultimate Ninja Impact i Ultimate Ninja Storm 2 Obito potrafi używać stylu ognia nawet przez maskę. Mimo tego, że Obito używał Senjutsu 6 ścieżek, nie jest on na liście użytkowników technik mędrca w 4 databooku. Maska Tobiego była w omakę odcinka 129 Naruto Shippuden. Urodził się on 10 lutego, umarł natomiast mając 31 lat. Miał grupę krwi 0, a w Shippuden ważył 56 do 70 kg i mierzył 175 do 182 cm wzrostu. Mam nadzieję, że ta porcja ciekawostek spodobała Wam się. Dajcie znać w komentarzach, kogo chcecie w następnym zestawieniu. To już było na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć!